Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o sześciu książkach. Cztery z nich ułożyłam w pary. One mi bardzo ze sobą pasowały, natomiast mam tutaj dwie takie, które pary nie mają. Przede wszystkim chciałam Wam opowiedzieć o książce, która w tym tygodniu będzie miała premierę i są to Smutki wszelkiej maści Mariany Leki, czyli autorki Snuo -Kapi. Wiem, że sen o Okapi budził różne opinie i budził różne emocje. Niektórzy bardzo tę książkę lubili, inni uznali, że jest bzdurna. Ta książka, czyli Smutki wszelkiej maści, jest zupełnie inna. To jest książka, która tak naprawdę ze snem o Okapi ma jedyną wspólną cechę, czyli autorkę. Jest to zbiór felietonów. Które autorka pisała do magazynu psychologicznego, i później zostały zebrane w taki jeden tom. Te teksty są króciutkie, na kilka stron zaledwie, jest ich sporo, i opowiadają o narratorce zakładamy, że jest to autorka o jej licznych sąsiadach, o zwierzętach mieszkających w pobliżu a także członkach rodziny i przyjaciołach. Te opowieści mówią nam o tym, jak zło przekuć w dobro. To jest taki plasterek na nasze smutki, na nasze kłopoty. Chociaż w tytule występuje słowo smutek czy smutki, to tak naprawdę jest to książka, która opowiada o radościach, o tym, jak odnaleźć w życiu pośród różnych drobiazgów rzeczy, które nas cieszą, które dają nam satysfakcję, dzięki którym chce nam się żyć. Piękna, bardzo pozytywna, bardzo optymistyczna książka, którą można sobie czytać na wyrywki. Ja pisałam do tej książki polecankę na okładkę, zatem nie za bardzo miałam czasu, żeby sobie ją czytać na wyrywki, żeby ją smakować, ponieważ musiałam przeczytać i napisać, co o niej sądzę, ale... Teraz cieszę się, że już przyszedł finalny egzemplarz i będę mogła sobie te teksty jeszcze podczytywać na wyrywki, ponieważ nie trzeba ich czytać chronologicznie. Także fajnie, że już ją mam, jest tutaj ze mną i pewnie całą zimę będę tę książkę czytała. Kolejna książka, o której chciałam Wam opowiedzieć, to Totalne Przeciwieństwo. Graj jak się da Joan Divion. I to jest książka naprawdę o smutkach, o smutkach, rozpaczy, depresji. Do tej pory czytałam książki tej autorki, które były oparte na jej ży życiu, na jej życiorysie. To były książki z elementami biograficznymi. Ta tutaj, nie wiem, prawdopodobnie ma jakieś elementy biograficzne, chociażby to, że akcja dzieje się pośród filmowców, a autorka tej książki oraz jej mąż przez Długie lata pracowali przy produkcji filmów. Wobec tego nie jest to temat jej nieznany. Opowiada o młodej kobiecie, która ma jakieś tam drobne doświadczenia aktorskie na swoim koncie, ale nie jest znaną i wybitną aktorką. Za to jest żoną reżysera, kochanką producenta, obraca się w świecie filmowców, aczkolwiek to jej życie jest bardzo puste. Puste jest przede wszystkim dlatego, że. Musiała oddać do zakładu zamkniętego swoją chorą córkę, ale także jest w stanie ciągłej kłótni, ciągłej niezgody ze swoim mężem. Czuje się bardzo samotna, czuje się niezrozumiana, czuje się odrzucona, i to prowadzi do różnych stanów lękowych u niej, do depresji. Zdarzają jej się także inne rzeczy bardzo niemiłe, na które Skłamałabym, jakbym powiedziała, że nie ma ona wpływu, ale ona się po prostu ładuje w takie dziwne sytuacje i w takie problemy, z których bardzo trudno wyjść niepoturbowanym na psychice. I to jest książka właśnie o takich różnych problemach o tym, jak młoda kobieta, która tak naprawdę powinna mieć przed sobą świetlaną przyszłość, absolutnie nie radzi sobie. W życiu. Jeżeli lubicie takie książki, to jak najbardziej polecam. Aczkolwiek uczciwie powiem, że ja tę powieść zaczynałam trzy razy. Dopiero za trzecim razem udało mi się wciągnąć w treść i już ją przeczytałam w zasadzie bez dłuższego odkładania książki. Natomiast przez pierwsze dwa razy nie mogłam absolutnie wejść w akcję tej książki. Tym bardziej, że na początku zamieszczono taką przedmowę napisaną przez innego autora. I ja ją zaczęłam czytać, ale ona opowiada o treści tej książki, moim zdaniem jest bez sensu. Jeżeli w ogóle zamieszczenie jej miałoby jakikolwiek sens, to prawdopodobnie na końcu powieści, gdzie moglibyśmy swoje przemyślenia porównać do przemyśleń autora przedmowy. Natomiast na początku absolutnie odradzam czytanie, bo można sobie zepsuć radość z lektury, czy też smutek z lektury, ponieważ, tak jak powiedziałam, radości tutaj jest niewiele. I teraz książki, które ułożyłam parami. Pierwsza z nich to taka względna nowość: powieść Łakome Małgorzaty Lebdy. I jest to powieść, która opowiada o dwóch młodszych kobietach. To są prawdopodobnie kuzynki, które przyjeżdżają pielęgnować swoją chorą babkę na wieś. Rzucają wszystkie swoje obowiązki, rzucają swoje życie tak naprawdę. I przenoszą się do małego domku na wsi, która nazywa się Maj, gdzie zamieszkują z babcią Różą oraz dziadkiem. Dziadek nie dopuszcza do siebie choroby babci. Robi wiele rzeczy, które mają na celu zaprzeczenie tej chorobie. W ogóle nie angażuje się w opiekę nad coraz bardziej niedołążniającą żoną, ale za to postanawia naprawiać okolice. Zabiera się za remont domu, ponieważ chce, żeby babci na przykład było ciepło. Te dwie kobiety natomiast starają się dać z siebie jak najwięcej tej chorej babci, ale same też płacą za to dość dużą cenę cenę psychiczną, także cenę fizycznego zmęczenia. Jednocześnie obserwujemy też tutaj drugi plan, a więc wieś, Maj. Wieś Maj, w której na przykład jest duży zakład, który jest ubojnią zwierząt. Widzimy, jak ta wieś się zmienia, jak w tej wsi dochodzi do dziwnych zdarzeń. Bardzo piękna opowieść, napisana językiem poetyckim, ponieważ Małgorzata Lebda chyba przede wszystkim jest poetką, ale jest to książka, którą czytałam z wypiekami na twarzy. Nawet nie tyle pragnąc dowiedzieć się, co będzie dalej, tylko po prostu chciałam być jak najdłużej w tej książce. Piękna opowieść z dużą wrażliwością na przyrodę, z dużą wrażliwością na drugiego człowieka, bardzo empatyczna, bardzo taka spokojna. Chociaż opowiada o umieraniu, to nie jest to książka, która przygnębia. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam ją polecam, czytajcie. I skojarzyła mi się z nią inna książka opowiadająca o wsi, czyli Konkol z Ośki Papużanki. Konkol to opowieść młodej dziewczyny, która wspomina swoje wakacje spędzane na wsi z całą rodziną. Te wakacje spędzali na wsi. Nie dlatego, że aż tak bardzo chcieli, tylko dlatego, że na nic innego nie było ich stać, a mieli we wsi malutki domek, który ojciec postawił razem z dziadkiem i do którego na całe lato zjeżdżała się cała rodzina. Domek był na to stanowczo za malutki, wszyscy się tam gnietli, spali jeden na drugim i nie był też wyposażony w odpowiednie urządzenia higieniczne na przykład. Toaleta znajdowała się w piwnicy, więc żeby na przykład w nocy skorzystać z toalety, trzeba było przejść przez izbę, w której spał dziadek. A dziadek był dla nich takim trochę postrachem. Dziadka się bali, dziadek był kategoryczny, dziadek od nich wymagał, ale też stawiał się na czele rodziny. Wszystko, cały świat musiał kręcić się wokół dziadka, i wokół tego co dziadek zadecydował. To też książka o tym, jak w tej rodzinie czuła się matka dziewczynki, która opowiada tę historię. Matka, która nigdy nie poczuła się zaakceptowana przez rodzinę męża, która zawsze była odrzucana albo ignorowana, która pragnęłaby dać swoim dzieciom inne wakacje, inny rodzaj odpoczynku. Pragnęłaby sama się stamtąd wyrwać. I nie czuć na sobie ciągle krytycznych, oceniających spojrzeń, czy to swoich teściów, czy też szwagra z rodziną. Książka naprawdę bardzo piękna, która z jednej strony opowiada o takich fajnych wydarzeniach, o zabawach, jakie te dzieci miały, o tym, że nie odczuwały w ogóle tego dyskomfortu, który czuła matka, a także książka o tym, jak czuć się obcą we własnej rodzinie. Warto przeczytać, Zresztą też piękna okładka, myślę, że jeżeli ja Was nie przekonałam, to być może przekona Was ta piękna okładka, żeby czytać książkę Konkol. I teraz mam dwie książki z wydawnictwa poznańskiego, z serii skandynawskiej. I ja przeczytałam je tak naprawdę jedna po drugiej, wybierając zupełnie na chybił trafił. E, absolutnie nie wiedziałam, że dwukrotnie spotkam się z podobną tematyką. Pierwsza z nich to Testament. Nina Wacha. I jest to książka, która opowiada o młodej kobiecie, która jest w ciąży i wraca do swojego rodzinnego domu ze Szwecji. Ona mieszka w Szwecji, która uważana jest za wielki świat, za elegancki świat. Wraca do Finlandii, gdzie mieszkała jako dziecko i jako nastolatka, do malutkiej wsi. W której do tej pory żyją jej rodzice i część jej rodzeństwa, ponieważ tego rodzeństwa ma strasznie dużo. Było ich w domu 12, niektórzy już z domu wyfronęli, tak jak ona. Ona wyprowadziła się do Szwecji, jeden z jej braci również. Inny brat mieszka dalej w tej samej wsi, ale założył swoją rodzinę. Niektóre dzieci jeszcze są małe, chodzą do szkoły, inne są nastolatkami i mają już też swoje życie. Ta książka opowiada o stosunkach rodzinnych przede wszystkim: o rodzinie, która wcale nie jest taka idealna, rodzinie, która trzymana jest krótko przez ojca, który jest despotą, ojca, którego się wszyscy boją, także matka, ale matka jest dla nich taką ostoją ciepła i chcieliby, żeby matka miała w życiu jak najlepiej. I namawiają matkę do tego, żeby rozwiodła się z tym ojcem. I to jest taki moment, który jest punktem zwrotnym w tej książce. Ciekawa książka, ale smutna i dosyć przygnębiająca. Losy tych dzieci są dość smutne. Smutne jest też to, że oni się nie trzymają raczej ze sobą. Są w stosunku do siebie bardzo krytyczni. Raczej są z dala od siebie, i głównie i ich postępowaniem głównie rządziła motywacja, aby jak najdalej odsunąć się od okropnego ojca. Ale nigdy tak naprawdę nie trzymali się ze sobą razem. Więc to książka, która opowiada losy rodziny, wielodzietnej rodziny, która wbrew temu, co moglibyśmy sobie pomyśleć, wcale nie jest ze sobą bardzo zżyta. I druga książka, także skandynawska, jak już wspomniałam, to powieść Karin Smirnow: Pojechałam do brata na południe. I ona opowiada bardzo podobną historię. Kobieta wyjeżdża do brata, aby ratować go z odmentów alkoholizmu. To jej brat bliźniak, który mieszka samotnie i pogrąża się w alkoholu, zapija alkoholem wszystkie swoje smutki i niepowodzenia, oraz to, co wyniósł ze swojej rodziny. A Siostra, która tam przyjeżdża, także trudno nazwać ją osobą ułożoną i taką, która prowadzi normalne życie. Ona również pozwala sobie na zachowania dosyć ryzykowne, bardzo szybko wikła się w związki i nie dba o swoje granice. Ta książka opowiada o tym przede wszystkim, co działo się w przeszłości. Tych bliźniąt, jak wyglądała ich rodzina, wyglądała bardzo źle. Tak jak w poprzedniej książce mówiłam, że ojciec był despotą, to tutaj ojciec był despotą razy dziesięć. Cała rodzina była przez niego zastraszana, stosował wobec nich przemoc fizyczną, przemoc materialną, wyżywał się na żonie i dzieciach, ale też matka nie była ostoją dla dzieci. Ta książka opowiada o takich ciemnych zakamarkach natury człowieka. Chwilami naprawdę bardzo trudno się ją czyta, ale wiem, że jest kolejna część i myślę, że kolejną część też przeczytam. Ta książka w ogóle chyba jest planowana na trzy tomy. Ten drugi tom już mam w domu i myślę, że do niego zajrzę, bo jednak zaintrygowała mnie ta historia i chciałabym. Wiedzieć więcej, chciałabym wiedzieć, co stało się dalej z tym rodzeństwem, jak oni sobie poradzili w tym swoim życiu, mimo tak okropnego dzieciństwa, które zgotowali im rodzice, ale także cała wieś, która tak naprawdę wiedziała o wszystkim, co się u nich w domu działo i nikt tym dzieciom nie pomógł. One musiały pomóc sobie same, ale zapłaciły za tą bardzo wysoką cenę. I to by było na tyle. Opowiedziałam o sześciu książkach. Mam nadzieję, że pomimo trudnej tematyki, która pojawia się w większości z nich, chyba oprócz pierwszej, która, chociaż w tytule ma smutki, to opowiada o miłych rzeczach, o tym jak żyć pogodnie w świecie, pozostałe poruszają trudne tematy: przemoc, śmierć, umieranie, odchodzenie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie, bo wiecie, czytanie to nie tylko kwiatki, landrynki, cukierki, wata cukrowa i lukier. To także elementy życia, od których czasem chcielibyśmy się odgrodzić, od których często uciekamy, ale autorzy też często koncentrują się na tych złych rzeczach. Na rzeczach, które być może wielu z nas musi sobie przepracować i ułożyć w głowie. Dlatego Polecam Wam wszystkie te powieści, bo w każdej z nich znajdziecie coś dobrego, aczkolwiek nie polecałabym czytania tych dwóch książek jedna po drugiej, bo tutaj pewne wątki mogą Wam się nawet trochę pomieszać. Ja miałam problem z oddzieleniem tych dwóch powieści w swojej głowie, ponieważ ich lekturę dzielił zbyt krótki okres czasu. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przeczytaliście także coś fajnego, wartościowego w ostatnim czasie. Napiszcie mi, co fajnego przeczytaliście, co polecacie mnie i innym komentującym. A ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia już za tydzień, gdzie wrócę z kolejną porcją nowości książkowych bądź też opowieści o książkach. Do zobaczenia. Pa, pa pa, pa pa. pa.